Jest tutaj wszystko niby pięknie, ale przychodzi ten czas próby, który musi nadejść, ponieważ no nie ma świętości bez próby i nie ma też wolnej woli bez próby, i tutaj Pan Bóg jest bardzo skupiony na tym, żeby ta wolna wola jednak była. Największy dar ludzkości, najpotężniejsza siła, jaką mamy jako ludzie, możemy powiedzieć Bogu nie i nawet go ukrzyżować i pójść sobie dalej. I wziął Bóg człowieka i postawił go w ogrodzie jeden, aby go uprawiał i strzegł. Opisuje harmonię człowieka z przyrodą. Adam miał za zadanie opiekować się, nie dominować. I tutaj Pan Bóg zaczyna już jakby... Mówi rzeczy, które tak naprawdę dla nich nie mają żadnego sensu. Tak mi się wydaje. No bo oni nie mają tendencji do grzechu. Tak? Przed grzechem pierworodnym nie ma tendencji do grzechu. Oni siebie widzą nawzajem i nie, nie mają żadnej... Nie mają zazdrości, nie mają chęci... Posiadania drugiego człowieka, obiektywizowania, używania, straszenia, intymidacji, itd. Nie mają tego. Ale Pan Bóg mówi: z każdego drzewa raju możecie jeść, lecz z drzewa poznania, dobra i zła nie jedzcie. No i ja sobie zawsze wyobrażałem, mają te wszystkie drzewa, po co kto komu jakieś jeszcze, po co oni tam poszli. I tak my czasami jesteśmy, kiedy jesteśmy dziećmi i ktoś nam daje 10 przykazań. Czytamy te 10 przykazań i mówimy sobie: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Łatwe. Nigdy tego nie złamie, jak jesteśmy dziećmi. A później przychodzi liceum czy technikum, średnia szkoła i tak dalej, i zaczyna się, nie? I spowiedź, ja słucham spowiedzi i sobie myślę, i ktoś przychodzi i mówi: Księże, nie wiem, wszystkie przykazania złamałem. No jak to tak, wszystkie, wszystkie, no ale musisz powiedzieć dokładnie, nie? No to zaczyna się. I jedziemy. No to jak? Jeszcze wczoraj. To wszystko wydawało się niemożliwe. Jak to się dzieje, nie? Tak samo Łada Majewy. Ten rozkaz na początku musiał być niezrozumiały, że umrzecie? Jeżeli zjesz go, na pewno umrzesz. Jakie umrzesz, oni nie wiedzą, co to jest umrzeć, nie wiedzą, co to jest cierpieć. Mają ciało, które nie cierpi, nie umiera i tak dalej, więc tak jak u nas, koncepcja w ogóle nie z tego świata, a jednak Gdzieś tam między szóstą a siódmą a ósmą klasą z niewinnego dziecka stajemy się kimś innym. Zaczynamy zauważać w sobie, no, że brak niewinności. Nagle nasze myśli gdzieś tam wykraczają poza wcześniejsze jakieś nieznane granice, nagle mamy jakieś tu tendencje, nagle zaczynamy się buntować, nagle zaczynamy być niemili dla rodziców, widzimy jakieś rzeczy się zmieniają. No i właśnie musi nastąpić jakaś decyzja. Musi nastąpić decyzja, i tutaj decyzja następuje. Symbol etycznego wyboru, symbol wyboru człowieka. Człowiek wybiera, człowiek wybiera to, do czego został kuszony. Kuszenie przez węża to jest właśnie taki kluczowy moment. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto uważa, że to jest, a Adam i Ewa to jest taka bajka, to w ogóle Uczą księża na religii, dzieci i tak dalej, ale jakie to ma w ogóle znaczenie w naszym życiu? Wiecie, um, ostatnio, kilka miesięcy temu, przesłuchałem wszystkie nagrania Jordana Petersona na temat Księgi Rodzaju. Człowiek, który jest otwarty na, na Boga, natomiast nie wierzy w Boga, nie jest jakimś wierzącym, praktykującym jakiś tam. Jest na pewno znanym intelektualistą, znanym psychologiem na całym świecie w tym momencie. Jest człowiekiem, który, z, którymś opinią, z którego opinią, no, wszyscy się w pewien sposób muszą liczyć, ponieważ no, już wyrobił sobie taką renomę, i on ma niesamowite przemyślenia psychologiczne związane z księgą rodzaju, o której też będę mówił jutro, pojutrze, i w środę o 19.30, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Natomiast powiedział tak, dla tych, którzy uważają to jak za jakąś historyjkę, powiedział, Księga Rodzaju i Adam i Ewa dla mnie, to są całkowicie, zdecydowanie najważniejsze historie, jeżeli chodzi o dzieje człowieka, zrozumienie człowieka, zrozumienie decyzji, decyzyjności człowieka. Jak człowiek bardzo potrafi wybrać zło, kiedy ma dobro. Jak bardzo człowiek jest skomplikowany. I widzimy tutaj to kuszenie, pierwsze, demon przychodzi pod postacią węża. Demon i jego kuszenie to jest tylko jeden, jedno źródło kuszenia z trzech. Jak wiemy doskonale, wszystkich nas kusi. Mierzymy się z tym codziennie. Idziemy do spowiedzi, co jest autentycznym znakiem miłosierdzia Bożego. Spowiedź jest niesamowita. Gdybyśmy tego nie mieli, to leżymy, jest po nas. Wiele osób jeszcze tego nie rozumie. Ja po prostu jestem wielkim adwokatem spowiedzi i często przypominam też moim ludziom, że pamiętajcie, że całe niebo cieszy się z jednego, z jednej osoby, która stoi w kolejce do spowiedzi, tak jak tutaj, bardziej niż z tych wszystkich, którzy mówią, że nie potrzebują spowiedzi. To jest niesamowity moment, kiedy człowiek podnoszony jest z tego właśnie upodlenia czasem. I ten Wąż przychodzi i zaczyna atakować. Już wiecie, to doskonale, ja to powiem, żeby tylko przygotować na jutro. Czy na pewno Bóg powiedział, że nie, że nie pomrzecie, i że, nie możecie, że pomrzecie i nie możecie jeść z tego drzewa w ogrodzie. Ewa odpowiada, i tutaj powiemy, dlaczego Ewa, kto jest bardziej winny, Adam czy Ewa, oczywiście. Zazwyczaj Panie mówią, że Adam. Zazwyczaj Panowie mówią, że Ewa. No ale zobaczymy, czy może, może tak jest. Ewa odpowiada na pytania, wyjaśnia wszystko, wąż kontynuuje rozmowę, mówiąc, że jeśli owoc zje, jej oczy zostaną otwarte i stanie się jak Bóg, no kto nie chce być jak Bóg? I w rezultacie bierze owoc i daje Adamowi. Bierze owoc i daje Adamowi. I tutaj następuje to złamanie zakazu dotyczącego drzewa i tutaj następuje złamanie relacji z Bogiem. I jak wiemy doskonale, jest taki obraz Adama i Ewy, którzy jakby w cieniu nadzy, zakrywający się między sobą, nie chcą na siebie patrzeć, bo zauważają już, jak później Karol Wojtyła będzie pisał w miłości, odpowiedzialności i teologii ciała ludzkiego, Ewa zauważa nieczyste spojrzenie Adama dominujące, chęć dominacji. Ona zaczyna się bronić, tak jak kiedy na przykład mężczyzna próbuje dominować kobietę, to ona zaczyna się jakby uzbrajać w cechy męskie. Zaczyna ona się też w pewien sposób boi, ponieważ